No. Zobacz. Znowu latający okoń. Latający Holender. No. Ale chodzi na koniówce, tak. Ekstra. O, ale ładnie ciśnie. Chyba będzie szczupak, wiesz? Masz? Szczupak, tak. Ale zapisy piękne, no. I powiem, że wygląda to super, nie? O, normalnie. Piękny jest. Jaki Bóg jest łowcą nogaty? Poseidon? Dla mnie mój ulubiony jest Neptun. Ja Neptun. Trzymam. Więc nie ma zgody, kto tu rządzi. Ja myślałem, że tutaj Poseidon u nas rządzi na żuławach, a ty mówisz, że Neptun. Ach, chodzi. Ach, pięknie, zobacz. Cześć, witajcie na kanale Wędkuję w Polsce, z tej strony Łukasz. Wybrałem się dzisiaj na popołudniowy, szybki wypad po pracy poszukać okoni oraz szczupaków na moją ulubioną żuławską rzekę. Jest dzisiaj ze mną Kaziu. Cześć, Kaziu. Tak. Drugi raz ze mną na łodzi. Mam nadzieję, że dzisiaj coś połapiemy. Pogoda jest przepiękna, pogoda jest po prostu bajka. Jest cieplutko, jest słoneczko. Zapraszam Was do oglądania. To prawie wymiar. Pokaż kota kamery. A, nie pokazałeś. Wiesz co? Pierwszy darowany. Wiesz, w taką pogodę to nawet ryby nie muszą brać, nie? Rdesty. Resztki rdestów. Szczupakowe miejsce. Mieliśmy parę brań, nie? No, ale te ryby chyba tak jakoś coś nie ten, nie, nie mrawe są. Coś to nie może stuknąć, wiesz, w ogonek, nie w ogonek i tyle, nie? Miałem fajniejszego. No. Ładnie, ładnie przyłożył. Nie wiem, czy nie szczupaczek też, bo tak głową mocno przywalił. Zaczęli to bam. I tam w krzakach coś stało. Już mówiłem ci, że stało coś. Szczupak, co? Szczupacz. I jaki to rozbójnik zły. Normalnie 30 cm będzie miał. A mówiłem, że tam stał. Widzisz, ja ci zawsze mówię wszystko. Zobacz. No, już rzuciłem. Że stoi, czy nie? Ale zobacz, jak wcięty. Ale wyskoczył. Taki rozbójniczek. No. Ja chcę się wypchnąć, No. No, nie wypchnij mi go. Albo dobra, ja go wypchnę. Dobra, wypchnę na czekaj. Tylko, żeby mnie nie zbijesz z tego. O, pięknie. Popłynął, papa. Mówiłem ci, że to tam stał. Tak samo jak mówiłem ci, że ten okoń tam był też. A już rzucane było, no zobacz. No zobacz, z opadu. Okoń chyba z 10 cm może ma. Więcej nie ma. Więcej.
Jak to więcej? Więcej ma niż 10? 12. 12,5. Dobra, ale najważniejsze, że ręka rybą śmierdzi. Buziak do wody. No, no, ja położyłem przynajmniej ten na dnie przecież. Jest i kolejny okonek, tak? I znowu jak zwykle rozmiar sportowy. Całe 18 cm. I nie chcę oddać ogona jeszcze, zobacz. Aj, wypadł. O, normalnie. Piękny jest. 30 prawie, co? Jo, 30. 28. 8. Pokaż go tutaj, mamy do kamery. O, ale ładnie ciśnie, chyba będzie szczupak, wiesz, masz? Szczupak, tak. No, taki z 50-60. O, szczupak, no. Zgaszę go trochę, poczekaj. Żeby mi to nie poszło. A, chodzi, a! Pięknie, zobacz. Dobra, do góry gadaję. Nie chcę jeszcze zabrać. No to tak. Jest panie? Co? Jest czy nie jest? Tak tu sobie pływa pan? Pan szczupaczek? Zły jest na mnie, wiesz? Ładny, 55-60? No, około 60 chyba zaraz no. Zobaczymy. Może 60. Zobaczymy. Ładny pan jest. Ale zły na mnie. Ty jesteś, chłopaku? Fajny, zabijaka. No i troszkę widocznie, ale fluo dostało. Fluo dostało, 35. Ale... ładnie zassał, 7,5 cm przynęta. Co masz kolejnego? To ty nic nie mówisz mi, zobacz, fajny. Pa! Tak. Ale ładny jest, chudy jest, ale jest długi ci powiem. Nie jest taki mały. No. Tak on tutaj wygląda. Dał fajnie przyjemności. Fajnie walczył. Chudziutka, sportowa ryba, ale dużo emocji dał. Super, od razu człowiek jest szczęśliwszy. Tak, tutaj się pokaż. Tak, zmierzymy ile ma. Tutaj pokaż Kaziu, ile on tutaj ma. No, spinningjack do 7 gram na ultralight. Oj, tu się połóż. Tu mamy 0. Weź zbliż, 60. 5,5 cm. Fajnie. No to co? Wypuścimy pięknego szczupaczka, nie? Buźki. I ładnie pójdzie. No, wypuszczamy szczupaczka. Niech idzie. Niech przyprowadzi. Mamy tatę. A, zobacz, pięknie stoi, co? Ekstra. Rozbójnik. A. Spokojnie poszedł. To jest to. Dlatego ja uwielbiam tą wielkość przynęty, bo na nią i weźmie okoń 20 cm, a i szczupak też weźmie, bo on jest taką, że ją widać. A ta 5,5 cm to jest troszkę taka przymała, nie? Przewiążę sobie fluorocarbon. Żeby nie było, że jest osłabiony. Ale zapisy piękne, no. Ci powiem, że wygląda to super, nie? Najlepsze zapisy dzisiaj. Twardo też, co? I dużo białorybu. Super to wygląda, no. Oby tutaj była ryba. Ciężko mam. Myślisz, że nie mają czasu zeżreć?
Jak mam uderzenie. A na ilu gramach ciśniesz? Co? Jest? Grubo. Grubo masz? No, czwórka, piątka. Jak poleciał. On był latający Holender, on był do wypuszczenia. Koniecznie. On musiał przeżyć to. No tak. Idzie wieczór, coś zaczyna pomału się odzywać w wodzie. O, ładnie się ugina, ładny. Tak, wędeczka pięknie chodzi. Pokaż go tu z bliska do kamery ładnie. No maluśkie, co? Co ty tam masz na założone w ogóle? Co? O, ale miałem branie mocne. Duża guma. A te kątki nie są za duże niestety. Nie, nie. Jak do filmów musimy ten przygotować się trochę, ja tak nie lubię. Nie ogoliłeś się? Nie ogolony. To czego golony, piękny, jest masz koszulę chłopie dzisiaj. To już kurde ty. Lepiej nie będziesz już wyglądał. Ja też przyjechałem się pobawić. Bez spiny. Dam im coś mniejszego. Tampeczkę. Jak one się nie zacinają ciepec. Ty tyle miałeś branie, taką mam przynętę też. Ja teraz też. Aż mi pociągnęło wędkę do przodu. I się nie wcięło. No. Zobacz. Znowu latający okoń. Latający Holender. No w nogacie są. Ale zobacz. Takie. Ale ciutko wcięty, nie? Leciutko, no. Tak. No, no fajnie, fajnie, że się coś dzieje, no. Jest. Mało. Bo zaplątałem. No i do dobrego wyciągnę. Daj mi, do mnie jak mamy to ten. To szybko to wyciągnę. Jest i okoniasta, ale zobacz jak one biorą, patrz, dosłownie za samą skóreczkę. Patrz, uważaj. Pokaż mi to. To papa. Czekaj, tylko wypuszczę najpierw. Buziaki do wody. Ale jest zachód słońca piękny, ci powiem. Baja. Cudowne. No bajka jest po prostu. Rybki, zobacz jakieś tam. Nieduże, bo nieduże to konki, ale ważne, że się coś dzieje, fajna, fajna pogoda, fajna atmosfera. Mogliśmy się spotkać, nie? Rywalizacja. To najważniejsze, o rywalizacja jeszcze, zobacz, kurde, to ja tego nie wiedziałem, wiesz? Że rywalizacja dzisiaj. Są tutaj okonie, dziabągi, ale dzisiaj są takie brania ich, bo jest tych brań sporo. I można powiedzieć, że nie. Ale bardzo dużo jest niewciętych. To jest to. Coś tu się pokazuje, jak pięknie wygląda. To pięknie wygląda. Kurde, przy tym zachodzie słońca. Jak twoja kobita to zobaczy, to chłopie. Wolę, żeby wszyscy podziwiali ryby jak ludzi. No tak, ale ludzie łowią te ryby, więc wiesz. Jak takiego wędkarza. Tak. Miałem ładne kopnięcie. No to co nie zacinasz, co nie wyciągasz? No, żeś mnie tu do kamery pokazał. A, kurde, i to na mnie będzie wszystko teraz. Na kamerę swoją. Taka cisza na wodzie, bez wiatru. Tylko słychać ryby. Ryby, ryby, ryby. Ja bym po prostu miał takiego kamerzystę, jak ja teraz ciebie kameruję, jak ja bym miał piękne filmy, wiesz? No ale nie mam takiego kamerzysty. Ale ty zawsze z tyłu jesteś, bo płyniemy po słońce, no jak?
ale pięknie jest. Co? Tak na spadku chapnął. Tak na spadku, znowu mały sportowiec, co? O zachodzie słońca. Maluszek. Buzi? Kogo ma przyprowadzić? Babcie. I pradziadka. Tak jest, okay. Dobra kochani, pora kończyć dzisiejsze łowienie przy pięknym zachodzie słońca. Szybki wypad na spontanie po pracy okazał się jak najbardziej ok. Wyjechało parę fajnych rybek, parę okoni. Ja złowiłem jednego szczupaczka, Kazik złowił dwa, więc nie jest źle. Wpadło jakieś tam paręnaście okoni, więc ogólnie super. Oby tak dalej. No nic, do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Wędkuję w Polsce. Zostawcie łapkę, subskrypcję i na razie do zobaczenia w kolejnych filmach.